dolinie spokój, a w niej wreszcie mieszkam ja. Świat mam na oku i taki już jest od lat. I pytasz czemu na trawie jest szron i skąd nadchodzi czarny front chmur, które idą do nas. Wiatr wieje ze wszystkich stron. Lepiej zamknę drzwi. Wiem, że nie ma nic gorszego niż buka. Mówi, że wróci, ale nie wiesz kiedy. I stanie pod domem, bo siebie się nie da oszukać. Strach jest ten sam jak wtedy. Wyglądam przez okno, raczej nie przyszedł nikt, ale podobno nie wszystko widać, gdy na szybach i na trawie jest szron, gdy nadchodzi czarny front chmur, które idą do nas. Wiatr wieje ze wszystkich stron. Lepiej zamknę drzwi. Wiem, że nie ma nic gorszego niż buka. Mówi, że wróci, ale nie wiesz kiedy. I stanie pod domem, bo siebie się nie da oszukać. Strach jest ten sam jak wtedy. Wiem, że nie ma nic gorszego niż buka. Mówi, że wróci, ale nie kiedy. I stanie pod domem, bo siebie się nie da oszukać. Strach jest ten sam jak wtedy. Po tylu latach wiem to na pewno, że kiedy przyjdzie, jasne będzie jedno. Jeśli nie grasz na ukulele ani na gitarze, to możesz spokojnie już kliknąć stop i obejrzeć inne ciekawe filmy na YouTubie. Natomiast jeśli grasz na tych instrumentach, to koniecznie nie rozłączaj się. Zostań jeszcze ze mną, ponieważ teraz będzie tutorial na ukulele i na gitarę. Pokażę dokładnie, jak zagrać tę aranżację tej piosenki. Piosenka jest bardzo prosta, oparta w zasadzie tylko na czterech akordach. Pokażę teraz, jakie to są akordy na ukulele. G-dur, D-dur albo D-sus 2 i A-dur. I to są trzy podstawowe akordy, ale czasami pojawia się także akord molowy tuż przed tym A-durem i to jest akord H-mol. Jeśli chodzi o rodzaj gry prawą ręką, to mamy tutaj albo grę palcami w jakimś tam systemie, ale pamiętajmy, że utwór jest na 6 ósmych, więc zaraz sobie to wytłumaczymy, jak to najlepiej zagrać, albo można grać biciem. Najpierw pokażę, jak zagrać palcami.
Czyli mamy tutaj takie akordy. G-dur, jeden takt. D-dur, jeden takt. A-dur, dwa takty. W każdym takcie liczymy sobie 2 razy do 3. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Natomiast gdybyśmy chcieli grać biciem, na przykład refren, no to wtedy używamy bicia 16 na 6/8. Zauważcie, że w drugiej części zwrotki grałem troszkę inaczej te akordy. To będzie G-dur z dodatkowym dźwiękiem. To będzie D-dur z tym samym dodatkowym dźwiękiem. To będzie H-moll, to jest jakby poprzeczka od H-moll, prawda? Bez czwartej struny. I tu mamy A-dur. Czyli znów bez czwartej struny, zostanie nam tylko jeden palec na gryfie. I to w zasadzie jest wszystko, jeśli chodzi o tę aranżację, którą zagrałem. Natomiast jeśli chcielibyście koniecznie zagrać w oryginalnej tonacji, takiej w jakiej gra Kwiat Jabłoni, to musicie się nauczyć innych akordów. Ja tutaj zagrałem w innej tonacji, takiej, która pasuje pod mój wokal. Dostosowałem ten utwór do swojego wokalu, przetransponowałem akordy. Oryginalnie akord G-dur nie występuje jako pierwszy, tylko jako pierwszy występuje akord D-dur. Następnie mamy akord A-dur. A następnie mamy akord E-dur. I tutaj od razu taki tip właśnie dla wszystkich, którzy grają na ukulele akord E-dur. Można go zagrać troszkę prościej. Z pustą struną drugą. Wtedy już nie mamy pełnej poprzeczki, nie jest to akord typowo barowy, tylko jest to akord otwarty i on się nazywa E5, jest to power chord. Bardzo polecam zamienić sobie ten akord barowy, który jest dosyć niewygodny i czasami można zagrać w ten sposób i jest troszkę prościej. A co z tym czwartym akordem molowym? Oczywiście tutaj wystąpi inny akord niż H-moll. Tutaj będzie Fis-moll. Fis-moll bardzo łatwo jest zagrać na ukulele. W ten sposób. No to próbujemy. D-dur. A-dur. I teraz powinien wejść Fis-moll. Dokładamy tylko jeden palec do A-dur i od razu powstaje nam akord Fis-moll. I teraz przechodzimy na E. Dobrze, ale w pewnych momentach, w drugiej części zwrotki, można zagrać dodatkowo jeszcze takie ozdobniki bardzo ładne. Wtedy musimy zagrać D-dur w ten sposób, że tutaj mamy na drugiej, trzeciej i czwartej strunie ten kształt znany nam z D-dur, tylko zagrany jednym palcem, a małym palcem sięgamy aż na piąty próg pierwszej struny. Następnie gramy A-dur, a małym palcem zjeżdżamy na czwarty próg. I teraz gramy E5. 2 razy. I jeszcze raz. I to już wszystko, jeśli chodzi o ukulele. To jest dość prosty utwór. Może troszkę problemów sprawić granie tych ozdobników, tych innych wersji, ale naprawdę utwór jest bardzo prosty, oparty tylko na 4 akordach, więc polecam spróbować. A teraz przejdziemy do gitary. Najpierw weźmy tonację D-dur, czyli tą, która została właśnie
przeze mnie nagrana. Zaczynamy od akordu G. G-dur, D-dur, Asus 4, który się rozwiązuje na A-dur. Dodatkowy akord w tej tonacji to jest H-moll. Spróbujemy sobie go tutaj uwzględnić. Zagrałem tutaj taką postać H-moll 7, ponieważ jest bardzo wygodnie w tej tonacji zagrać akurat taką postać tego akordu zamiast pełnego barre. G-dur, D-dur, H-moll 7 i tutaj też prościej jest przejść na Asus 4 i już bez rozwiązania na A. Możemy sobie tak w ten sposób zapędzić te cztery akordy. Jeśli chodzi o drugą tonację, mamy tam akordy D-dur, A-dur i E-dur. D-dur, Asus 4 może być oczywiście zamiennikiem A-dur i E-dur. Możemy zagrać oczywiście Asus 4, który się rozwiązuje na E-dur. Jeszcze raz. Czwarty akord w tej tonacji to jest Fis-moll. I tutaj zagrałem w ten sposób Fis-moll. To jest po prostu A-dur, do którego dokładamy na szóstej strunie dźwięk Fis, czyli na drugim progu. I nie gramy piątej struny. W ten sposób możemy bardzo łatwo zagrać akord Fis-moll, nie siląc się znów na akordy barowe. Spróbujmy jeszcze z biciem. To już wszystko w tym tutorialu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli chcecie mnie wesprzeć, to zajrzyjcie koniecznie na Patronite'a ku gitary. Tam znajdziecie też ciekawe nagrody, a także śpiewniki, w których znajdzie się m.in. ten utwór, ale także wiele innych świetnych kawałków polskiej muzyki współczesnej. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!